Witam serdecznie. Ciekawa partia z serii takich ciekawych. Miał mi doktor Nykterstein, czarny mi benefaktor. Benefaktor czytał to Nykterstein, bo on tak czyta. Ucieszył się bardzo, że gra. Powiedział, że przegra na czas. I ale okazuje się, że w szachy można grać różnie. Doktor Nykterstein B3, a benefaktor koń się w 6. Co ciekawe, doktor benefaktor też grywa atakę białymi. I zaatakował doktora przez A5. Partia grana na Lichesie. No, na minutkę. Niedawno, wczoraj, koni się w 3. Tutaj mam bogatą teorię. A4 Bene. Bene pięknie gra. G3. No. O. W stylu Elshada Mamedowa. Mało tego. Nawet tych pionków jeszcze nie wysunął do przodu. E6. A3. Goniec F6. Hetman wisi wieża. Wszyscy widzą? Wisi wieża? Wisi wieża. D4. Pion A zrobił swoje. No to Bene jedzie. Faktor przez 2R, Bene faktor. Bene jedzie czarnymi. Powiem, że Bene się ucieszył, jak się dowiedział, że gra z tym. Ale powiedział, że będzie ciężki. Proszę, jak pięknie. Piękna, pozycyjna ofiara. Jakości się szykuje. Po koni H4, G5, D6. No, białe miały taką przewagę. Ale doktor Nykterstein, który miał za plecami dwóch widzów, to jakichś takich niezłych chłopaczków, uśmiechniętych, zadowolonych, podpisywał się i E4. To trzeba powiedzieć, doktor Nykterstein miał wyższy ranking. O 400 punktów chyba, czy 200, już nie pamiętam. HG, linia H otwarta. Linia H otwarta. Tu widzimy. Widzimy, nie trzeba se. Aczkolwiek ten otworzył FG, co linii H nie przeszkadza. Hetman H6, doktor na wymianę hetmanów. Bene konisia, a tu widzimy, może nie tak. Konis nie gra, wieża nie gra, zapasowy wolny piątek C3, wzmacnia punkt. B6. Gdyby teraz zagrał E5, po F6, pozycja byłaby koło równej, ale doktor Nykterstein kosi. Doktor Nykterstein kosi, bije od centrum. A to już było. Hetman H6, hetman D2, B6 i moment. Koniec C6, już się myli z tych nerwów, jak takie asy grają. B6. Teraz to E5. Nastąpiło hetman E2 i tu widzimy, że jest motyw geometryczny dla gońca. Goniec chce na tę przekątną skoczyć. No tak jak uczy dzieci. No i wskoczył. Teraz gdyby biały zagrał hetman D2, to by przeżył jeszcze chwilę, a czas miał lepszy. Pozycja przegrana. Niestety niestety i proszę bardzo, kombinujemy jak Aleksander Morozewicz.
huknął. I tu trzeba było widzieć minę Magnusa Carlsena. Trzeba było widzieć minę Magnusa Carlsena. Teraz niezłe było o takie. Z następnym goniec C5. Tutaj ten strzeli tu i tam. Proszę, kombinujemy jak Aleksander Morozewicz. Aleksander Morozewicz, goniec C5. Król nie ma gdzie uciec. Grozi tu i pokażę. Grozi tu. Tu i tu. Już nie mówiąc o tym, że jak król się wepchnie, to dostanie mata. Nie bardzo jest tego konisia jak bronić. Wierzą jakoś tak. Nierewelacyjnie tą wieżą bronić. To jest znowu można zagrać. A6, jakiś szach na C1 jest. Tu można o. A można i zrobić o takę. I wziąć tę jakostkę. To też Magnus Carlsen zagrał król F2. Aleksander Morozewicz konisia wziął. I Magnus Carlsen podziękował. A dlaczego podziękował? No co? Chyba te wieże straci. Królem tu nie całkiem dobrze. Bo wymieni hetmany i te straci. Trudno te, bez wieży ciężko grać. A to nawet, kiedy mieli po 40 parę sekund z przewagą Magnusa. I teraz pytanie, to ile są warte te partie w internecie? Tu ktoś powie, no zobaczmy sobie partię jeszcze raz. Jak łatwo się wygrywa z Magnusem Carlsenem? Od razu, proszę. Wykorzystuję lewostronne fianchetto. Dostał hetmana, dostał parę gońców. Wykorzystuje lewostronne fianchetto po roszadzie od razu. Po prostu trzeba atakować. O, tu odbiło centrum. Na mata. Konisia na odciągnięcie. Na odciągnięcie pułapeczkę zostawia. Na dwóch. Motyw geometryczny dla gońca. Huknął mu puzonem. I Magnus podziękował. No jak Państwo widzą, to wygrywa się lekutko. No Morozewicz pokazał klasę i co powiedział do Marysi. Zobacz. Fuksem udało mi się ograć Carlsena. I tyle. Nie wyciągał szampana. Nie pił wina. Ograł se fuksem Carlsena i taki sobie.